Dzień dobry. Nazywam się Małgorzata Skubacz, jestem psychoterapeutką i nauczycielką w Polskim Instytucie Eriksonowskim. Przygotowałam nagranie pod tytułem Przyglądając się sobie, które dedykowane jest przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego nagrania pomoże Ci radzić sobie tak dobrze, jak tylko to jest możliwe w tej niezwykłej sytuacji, w której się teraz znajdujesz, a razem z Tobą, Twoja rodzina, bliższa i dalsza, przyjaciele, wspólnicy, kontrahenci, współpracownicy i całe rzesze innych ludzi. Zanim jednak poproszę Cię, abyś posłuchał tego, co chcę Ci powiedzieć, zadbaj o to, abyś był teraz w miejscu, w którym czujesz się naprawdę swobodnie i bezpiecznie. Usiądź wygodnie. Poczuj wyraźnie, jak opierają się Twoje plecy. I zauważ, jaki kontakt z podłożem mają Twoje stopy. Czy tak jak jest, jest Ci wygodnie? Czy możesz coś zmienić i poprawić swój komfort? Zadbaj, aby było Ci tak wygodnie, jak to jest teraz możliwe. I daj sobie tyle komfortu, ile właśnie teraz potrzebujesz. I sprawdzaj, kiedy tylko będziesz mieć na to ochotę, czy możesz tego komfortu dać sobie jeszcze więcej. I czy może być on jeszcze głębszy, pełniejszy. Możesz też przez chwilę przyjrzeć się swojemu oddechowi, temu, jak oddychasz. Jaki jest teraz Twój oddech? Głęboki czy płytki? Szybki czy wolny? Czy jest w rytmie, który znasz? Czy też zauważasz coś nowego? I niezależnie od tego, co odkryłeś, możesz teraz, jeśli tylko masz ochotę, zadbać o to, by Twój oddech był dokładnie taki, jaki chcesz. Pamiętając lub nie, że za każdym razem, kiedy nabierasz powietrza, bierzesz coś, czego bardzo potrzebujesz. A za każdym razem, kiedy je wydychasz, pozbywasz się wszystkiego, co już jest niepotrzebne. Wdech. I wydech. Właśnie tak. Wdech. I wydech. Dając ciału wygodę, swobodnie oddychając, możesz równocześnie słuchać różnych dźwięków, które docierają do Ciebie. Może gdzieś z oddali, może z miejsca, w którym jesteś, ale też i te, które są Twoje. Twój oddech i Twoje bicie serca. Możesz też zauważać swoje myśli,
które pojawiają się i znikają, płynąc z jednej strony głowy na drugą, a ty pozwalasz niektórym z nich zostać, a innym odpłynąć. Właśnie tak. I kiedy wszystkie te rzeczy dzieją się równocześnie, to dbanie o wygodę dla ciała, swobodny oddech, słuchanie różnych dźwięków, przyglądanie się własnym myślom, chcę cię zaprosić do tego, abyś przyjrzał się sobie w jeszcze inny sposób. Bo jeśli zdarzyło ci się słuchać wypowiedzi różnych osób na temat tego, z czym mierzą się teraz przedsiębiorcy, to wiesz, że wielu z nich uważa, że to, co się kilka miesięcy temu zaczęło i trwa, jest bardzo wyjątkowe i niepowtarzalne. Niektórzy mówią nawet, że jest tak wyjątkowe, że ich dotychczasowe doświadczenie nie jest potrzebne. Tak czasami mówią. Ale kiedy przyjrzysz się temu, co się dzieje, bardzo uważnie i przyjmiesz szeroką perspektywę, tak szeroką, że zobaczysz też przez chwilę wyraźnie przeszłość i możliwości w przyszłości, to znajdziesz wszystko to, czego potrzebujesz teraz. Znajdziesz w twojej historii, w twojej osobistej opowieści. Daj sobie teraz chwilę, aby pomyśleć o tych wszystkich momentach, kiedy radziłeś sobie z nowymi, nieznanymi wyzwaniami, trudnymi decyzjami, tych momentach w przeszłości czasami bardzo odległej, tak odległej, że twoja świadomość tego nie pamięta, a pamięta tylko nieświadomy umysł, bo wtedy, kiedy to się działo, nie znałeś jeszcze słów, żeby tę sytuację nazwać. A mimo to, a może właśnie dzięki temu, docierałeś do celu. Ucząc się na przykład czegoś tak niezwykłego jak chodzenie, niezależnie od tego, ile razy upadałeś i nabijałeś sobie guza. Upływający czas przynosił kolejne wyzwania. Uczyłeś się biegania, wspinania, utrzymywania równowagi, mówienia, potem pisania, czytania, pojmowania niuansów w relacjach z ludźmi i tego, czym są uczucia. A potem kolejne lata i kolejne zadania. Niektóre z nich znowu były dla ciebie niezwykle wymagające. Czas szkoły, dorastania i brania coraz większej odpowiedzialności, decyzji o przyszłości zawodowej, budowanie firmy, ale też zakładanie rodziny, wchodzenie w coraz to nowe role społeczne. Wiele z tych rzeczy działo się równocześnie i wszystkie z nich robiłeś po raz pierwszy. I nie było próby generalnej. Od razu była premiera. Teraz już wiesz,
że życie składa się z czasu względnego komfortu i czasu, kiedy my sami lub los decyduje o tym, że potrzebna jest zmiana. A dzięki zmianie zawsze zdobywasz nowe doświadczenia, których użyjesz w przyszłości, mniej lub bardziej świadomie. Doświadczenia czasami tak niezwykłe, że po jakimś czasie możesz być zdumiony, że to, co się wydarzyło, w ogóle było możliwe. A jednak to prawda. Tak było. I teraz możesz powiedzieć, że mimo wszystko poszło dobrze. Dobrze, bo przetrwałeś. Dobrze, bo zdecydowałeś się na coś, na co wcześniej nie było czasu lub obawiałeś się konsekwencji. Dobrze, bo zrobiłeś coś niekonwencjonalnego. Dobrze, bo nie mając już nic do stracenia, rozwinąłeś skrzydła. Dobrze, bo się czegoś nauczyłeś. Również o sobie. Co z tamtych sytuacji przyciąga teraz Twoją uwagę? Co wydaje Ci się szczególnie ważne? Jaki udział w szukaniu rozwiązania mieli inni? Co pomagało, a co było zbędne? Skąd czerpałeś nadzieję, a skąd energię do działania? Gdzie zdobywałeś wiedzę i czego się o sobie dowiedziałeś? Czego się nauczyłeś? I jakie to było uczucie, kiedy znalazłeś rozwiązanie? Często to, co jest pomocne, jest z nami od dawna i używamy tego zawsze wtedy, kiedy tylko potrzebujemy. Ale żeby to zobaczyć, musimy się na chwilkę zatrzymać i zastanowić, co to jest? Co najczęściej robię, kiedy mam wyzwania? Być może Twoją siłą są Twoi przyjaciele, ci sami od lat lub różni w kolejnych etapach Twojego życia. Może jest tak, że masz kogoś, komu ufasz i możesz dzielić się zarówno tym, co wymaga rozwiązania, jak i najbardziej niezwykłymi pomysłami. Być może dla Ciebie ważne jest to, co współtworzysz z innymi i w ten sposób czerpiesz siłę i nadzieję do działania bez względu na okoliczności. Bo masz wokół siebie osoby, którym ufasz i których wiedzę szanujesz. Ale może być też i tak, że to, co jest Twoją siłą w trudnym czasie, to świadomość tego, w jaki sposób dotarłeś do tego miejsca. Być może to praca pokolenia lub pokoleń, i widzisz w sobie cechy i umiejętności tych, którzy gromadzili doświadczenie przed Tobą i z tego korzystasz. Lub też jesteś pierwszym, który znalazł odwagę i idzie tą drogą. I dobrze pamiętasz i wiesz, że żeby znaleźć się w tym miejscu, musiałeś podjąć bardzo wiele decyzji i rozwiązać wiele spraw, a wiele z nich było bardzo skomplikowanych. I robiłeś to po raz pierwszy. Zaczynałeś. I wszystko, co robiłeś, było nowe, nieznane. I mogłeś mieć tylko nadzieję, że Twoje wybory są słuszne i że Twoje działanie przyniesie korzyść. I bardzo często tak było.
może to, co ci pomaga, to kilka ważnych cech, takich jak wytrwałość, determinacja, uważność, chęć uczenia się, niekonwencjonalny sposób myślenia, odwaga, pasja, umiejętność stawiania granic, otwartość, pracowitość. A może coś jeszcze, co właśnie przyszło ci do głowy, a ja nie mam o tym pojęcia. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, aby odpowiedzieć na pytania, które szczególnie zwróciły twoją uwagę, i na wszystkie te, które nie zostały zadane, bo dotyczą twojego indywidualnego doświadczenia, twojej osobistej historii. I tylko ty znasz i pytania, i odpowiedzi. Być może już wiesz na pewno, czego potrzebujesz, a być może coś się dopiero wyłania. Może pojawił się jakiś impuls, nowa energia. Energia, którą spożytkujesz w sposób najbardziej dla ciebie właściwy. Daj sobie teraz trochę czasu na pobycie z sobą, swoimi myślami, uczuciami, wrażeniami, obrazami, z twoją osobistą historią, aby móc wziąć z tego spotkania to, co uważasz za najbardziej pożyteczne, pomocne i inspirujące. I by korzystać z tego zawsze wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować. Dzisiaj, jutro, za tydzień, w dowolnym momencie, kiedy tylko zechcesz.